zważymy. Stąd zważymy? Nie, najpierw położymy sobie, najpierw włączymy wagę. Cyk, poczekamy aż się włączy, są na kilogramy, to teraz połóż pojemnik. No. I teraz naciśnij tarę. I zrobiło się zero, czyli jest tarowany. I teraz masz nasypać 260 gramów mąki pszennej. Elegancko, cudownie. Przywitasz się z widzami, tymi, co nas podglądają? Witam. Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj razem z Jagodą, z domu pachnącego żywicą i z Robertem. Z domu pachnącego żywicą. Przygotowujemy specjalnie dla siebie, ale przy okazji również dla was, bo będziecie mogli popatrzeć. Co dziś przygotujemy? Muffiny. Muffiny, ale jakie? Niezwykłe muffiny. Muffiny z buraków, tak. To będą muffiny czekoladowe z burakami. Pewnie będzie mnóstwo cięć różnych, bo chcemy jak najbardziej, żeby ten film był jak najbardziej skonsolidowany i krótki. I dzisiejszy przepis czerpiemy ze strony... Jaka to jest strona? Link będzie w opisie. Mojewypieki.com. No. Link będzie w opisie. No, link in the description. No. Robiliśmy już muffiny razem, prawda? No. Ale z zupełnie innego przepisu. Tak, z zupełnie innego przepisu. Ale kiedy to było? Oj, dawno temu. I nie były z burakami, tylko z czekoladą. A teraz mają być muffiny czekoladowe z burakami. Buraki mamy już starte, ugotowane najpierw, obrane i starte, dlatego występuje w rękawiczkach. Bo ty nie, już nie będziemy musieli. Mamy zważoną mąkę. Nie, jest 259. Przepis pokaże się gdzieś tu, na te muffiny. I oczywiście będzie także w opisie. Jest takie magiczne, że magicznym, tak, w magicznym czasie. Magicznym czasem. Widzisz? Teraz zważymy sobie kakao, bo zapomnieliśmy go zważyć przedtem. Tu jest łyżeczka. Cyk, a tu jest kakao. I ja mam tego sypać. Tego masz wsypać 35 gramów. Mamy? Dobra, zamykaj. O, 35! No cudownie. Idealnie. Cudownie. Nawet nam zostało jeszcze kakao trochę. Super. To mamy przygotowane. Teraz cukier jeszcze. Ja cukru mamy wrzucić 150 gramów. Ale coś tutaj się nam wrzuciło. Czekaj, zobaczymy. To pokazuję tarę. Na razie nic nie rób. Jeszcze raz tarę. I teraz mam bieg 150 gramów. 150? Już nam braknie cukru teraz, będę musiał lecieć po następny kilogram. 128, dobra, cyk, ja jeszcze dosypię tutaj. 135, 138, 139, 140. Dobra, 161, będzie słodsze. Będą słodsze muffiny. Będą słodsze muffiny. Nie, już możemy zacząć wsypywać. Bo jeszcze nam zostało tylko... to, co jest mokre. Dwa jajka i olej. To pierwsze. Pierwsze wsypimy buraki. To ja się tego nie wykam. Dobra, to ja wrzucam buraki. Ja mam swoją piękną koszulę. A ja mam tutaj łyżkę. Fajnie, że masz łyżkę. To się nagrywa? Przepraszam, czy konie mnie słyszą? Gdy mi ktoś nie wierzy, że to są buraki. Przy cieście marchewkowym pewnie roboty jest tyle samo. No i suchet, możemy tak teraz, wsypuj. Nie, ale czekaj, mąkę przesiejemy. Mamy takie tutaj urządzenie do przesiewania. Żeby ją napowietrzyć. I będą przez to pulchniejsze. Te nasze muffinki. Będzie więcej powietrza pomiędzy cząsteczkami mąki. I między innymi dlatego też mąkę tortową. Tak, zaraz cukier wsypiesz. Już nie przez to, nie? Nie, nie, tylko tutaj przez tą mąkę. Ale się zrobiła góra. Yeti na niej zamieszka. Yeti? Yeti. A, bo jest biała góra. Tak? Mogę już? Tak, możesz wsypać cukier. No. Możesz wsypać... Kakao. Kakao. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mąkę to wezmę. A może to nie jest istotne? A jak tak? Jedno jajko misia rysia. I drugie jajeczko, misia rysia. Waga już nie. Proszę bardzo, teraz możesz wziąć tą ubijaczkę i roztrzepać. Tak? A nie fajnie. Nie no, ostatnio to jest moje zajęcie. Rozbij jeszcze żółtka, żeby był, wiesz, rozdziabany.
Jajka możemy odłożyć. Dobra. To teraz tak. 150 ml oleju. Bo nie mamy maślanki ani kefiru. Teraz będę musiał się nieźle męczyć z mieszaniem tego. No, wrzucaj jaja. Już? No. Daj mi rózgę. A to już do zlewu. I zaczynamy zabawę z mieszaniem tego ta łatawca. No, generalnie teraz chodzi o to, żeby zrobić bez grudek. Już się wysypuje. Żeby zrobić to ciasto bez grudek. Żeby było równe. Dobrze, baby. Ale piękny kolorek. Fajny, nie? Buraczkowy. Widać? Taki piękny. On nie jest tylko czekoladowy, tylko taki buraczkowy jak buraki. Wiesz co jeszcze musimy wlać? Jeszcze musimy pół łyżeczki octu wlać tutaj. Tak malutko. Ocet dodamy. Wiesz po co? Po to, żeby zadziałała soda razem z kwasem. Zacznie wytwarzać dwutlenek węgla. I będą takie pulchniejsze te nasze mafinki. No to jest cała łyżeczka. To musi połowę z tego. Tyle? Dawaj. Już mogę? Tak, możesz tam wrzucić, możesz schować ocet. A teraz możesz wziąć formę do mafinków. Do mafinek. Formę do mafinek. I mam to rozłożyć? Tak, i porozkładać normalnie. Właśnie, dlatego to wziąłam. Ale chcesz to... przelewamy tutaj, tak? Przelewamy tak. Czyli teraz łyżka. Ale fajny kolor. No świetny jest ten kolor, popatrzcie. No ej, taki pan Kleks miał taką kolorę. Taki śliwkowy, jakby powidła, nie? Śliwkowe, jeszcze zanim gotowane. No. Takie jak świeżutkie, jakby zmiksować śliwki węgierki. Tyk, no to ładuj. Dobre. Ty ładuj, a ja pójdę tylko, wiesz, tak żeby... No właśnie. Wiedziałam. Tak 3/4 tych papilotek, nie? Tyle? No nie, to jest mniej niż połowa. Aha, czyli więcej niż połowa? Więcej niż połowa, tak. Jak widać, tego ciasta na mafinki, ciasta mafinowego będzie więcej niż na te 12 sztuk, które tutaj mamy. Więc przygotujemy sobie jeszcze w zapasie, w odwodzie blachę i rozłożymy na niej papilotki, ale nie papierowe, tylko silikonowe. Od razu mówię, że ty je będziesz mył. Ta-dam! Piękny kolor, nieprawdaż? Kiedyś kupiłem takie silikonowe papilotki, żeby robić kotlety w nich. Zamiast smażyć, to żeby piec kotleciki. I głównie chodziło o kotlety dla jaroszów, czyli dla wegetarian. To dla Zuzki. Na przykład dla Zuzki. Pozdrawiam z anteny! Kogo pozdrawiasz z anteny? Zuzę! Ona wie, jak ona to ogląda, to wie, o kogo chodzi. Zuza, jeśli to oglądasz, to wiesz, o kogo chodzi. Dokładnie. To masz dobrze, bo możesz sobie brać się do roli. Jak ja mam dobrze, to możemy się zamienić. Nie! Mi się akurat podoba. No to spotkamy się za jakieś pół godziny. Jak ja nałożę. Z widzami. Pokażę. Tylko Biedronka nie ma ogonka, tylko Biedronka ogonka. Chodź pożegnać się tam. No to tyle nam wyszło z tego przepisu. 2, 4, 6, 8 takich grubych buł. To wszystko gorące jeszcze jest, ale bardzo pięknie pachnie czekoladowo. Bardzo pięknie pachnie czekoladowo. Oczywiście upiekły się normalnie. I mają teraz taki czekoladowy kolor. Trochę jednak jest troszeczkę inny. Jeszcze nie będziemy tego jeść, kochani. Najpierw musi się wystygnąć. To co? Polecamy ten przepis.
No, w sumie nie jadłam, ale okej. Okay. Polecamy ten przepis. Dobra, pozdrawiamy Państwa serdecznie. Pozdrawiamy. Do następnego razu. Cześć. I łapa w górę. Poparzona. Poparzona łapa w górę. Do następnego razu. Cześć. Siema.